idziemy przez łaźnię górniczą, udało nam się otworzyć fragment i górnicy nie mają szafek ubraniowych, tylko tak zwane haki. Hak trzeba opuścić, przebrać się, podciągnąć do góry. Potem będziemy szli po wyposażenie obowiązkowe, a mamy też tutaj przy naszych hakach szafki. To są stare szafki narzędziowe, ale tam trzymamy sprzęt na nocne zwiedzanie, które prowadzimy w naszej kopalni. I co jakiś czas organizujemy takie specjalne zwiedzanie. Nasi goście przebierają się w kombinezony, dostają wyposażenie, lampę, aparat ucieczkowy. No i dbamy z kolegami o to, żeby się lekko spocili. Polecam, bo specyficzny zapaszek. Drodzy Państwo, mokre ciuchy, kilku tysięcy osób wiszą nad nami na hakach. Więc zapaszek jest przecudny, można powiedzieć. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale to było celowe. Wyjeżdżaliśmy po pracy mokrzy. Wałbrzyskie kopalnie specyficzne, z ciężkimi warunkami górniczymi. Więc na tych hakach ta odzież nam wysychała. No jak ktoś dbał o siebie, to było w miarę dobrze. Jak ktoś był łajza, to niestety chodził tak długo, aż mu spodnie z tyłka spadły. Potem przeszliśmy przez dyspozytornię i to jest mózg kopalni, centrum dowodzenia. Dwóch doświadczonych inżynierów górników prowadzi zmianę wydobywczą. Główny dyspozytor metanometry. Oni mają dbać o to, żeby się koła na wieży kręciły, czyli węgiel jedzie na powierzchnię, ale musi być bezpieczny. Nasze kopalnie specyficzne, niebezpieczne, wałbrzyskie, mocno gazowe, dlatego całe systemy oczujnikowane, dół cały oczujnikowany systemem czujników mierzących gazy, no i zjazd pod ziemię tylko i wyłącznie z aparatem ucieczkowym. Te 5 kilo trzeba było targać ze sobą i zawsze musi być w zasięgu ręki. Ten aparat ratuje życie. Możemy w nim w razie nieszczęścia przez godzinę oddychać. Święta nam się tylko trochę pozmieniały, ale mundury są takie same. Taki mundur może założyć górnik, który posiada stopień górniczy. Na oznaczeniach, na pagonach, na szywkach szmuglerskich naszych, czyli takie powiedzmy nasze pagony, mamy oznaczenie wykształcenia górniczego i stopnia. Więc jak ktoś z Państwa u nas będzie i powędruje ze mną trochę, to się dowie, co to znaczy i z kim ma do czynienia. Kopalnia się mocno zmieniła. Mamy właśnie zachowane zdjęcia z momentu po likwidacji już, czyli ruiny, która tu była i to, co teraz widać. Możemy sobie popatrzeć na zdjęcie i przez okno zobaczyć miejsce, jak ono teraz wygląda. Udało się nam bardzo dużo uratować. Weszliśmy, bo wędrowaliśmy troszeczkę po warsztatach kopalni, więc mamy bogate wyposażenie jeszcze z tego okresu przedwojennego nawet. No i to są najfajniejsze pomieszczenia nasze, bo tu prowadzimy całą ilość licznych zajęć z młodzieżą. Staramy się jak najwięcej przekazywać tych tradycji górniczych młodzieży, więc szkoły do nas umawiają się, przyjeżdżają. Mamy specjalne zajęcia edukacyjne, mamy potężny dział ceramiki unikatowej. Siedziba wałbrzyskiego BWA u nas jest na miejscu, więc zajęcia z ceramiki, ale też i tutaj na warsztatach właśnie takie szychty fuksów tak zwane. Prowadzimy też w weekendy, w zasadzie w niedzielę w tej chwili, szychty takie rodzinne, więc tata, mama, dwoje dzieci przychodzi do nas i dbamy o to, żeby się nie nudzili, więc są zabawy edukacyjne, jakieś gry terenowe, tego typu rzeczy, więc jest to miejsce tętni życie, można powiedzieć. Zapraszam serdecznie, jesteśmy wstępnie dogadani na taką fajniejszą rozmowę o tym, jak to było, jak jest, a co jeszcze będzie.